pomagać ubogim i potrzebującym. Zaraz, zaraz cała nie tylko i Polska się dowie, ale cały świat się dowie. Co tu w ratuszu na placu bankowym w Polsce? Bo tak, Żydówa tutaj nakradła tych pieniędzy pod krawatem, w rajach podatkowych umieściła za granicą, wyrwali 350 milionów i miliardów i nie wiadomo jeszcze ile, bo zanim oni do tego dojdą, to trwa i aż dokąd. Tak to wszystko trwa. Dzielą ludzi, bo przecież niepełnosprawna to ona nie rozumie, a ta pełnosprawna musi nad nią panować, a dominować to ona rozumie, a i tak więcej rozumie. No ale że łaskę robi, że tym niepełnosprawnym dadzą pieniądze, jakieś resztki z tego, co oni tam nakradli. Wybrana taka robota. Wybrana na temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Zły kodeks. Polskie szkoły wprowadzają kodeks równego traktowania. Organizacje prorodzinne biją na alarm. Jest on bardzo szkodliwy dla dzieci. Poinformuj nasz dziennik. Redakcja naszego dziennika służy rodzicom i pedagogom pomocą. Jeśli zauważą coś niepokojącego w edukacji cała dzieci, Polska mogą zadzwonić lub napisać. Cały świat się robi. To była medialna jatka. Nasz dziennik rozmawia z posłem Piotrem Uścińskim. Włożono mi w usta słowa, których nie wypowiedziałem. Zabici przez komunistów. Męczeni, więzieni, torturowani. Nie zaparli się Chrystusa. Nasz dziennik przypomina wyniesione do chwały ołtarzy ofiary albańskich komunistycznych zbrodniarzy. Marysia uczy nas dziękować. O potędze miłości i wartości każdego życia nasz dziennik rozmawia z mamą nieuleczalnie chorej Marysi. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu mają zaszczyt zaprosić rodzinę Radia Maryja na premierę filmu Zerwany kłos o błogosławionej Karolinie Kuskównie. To owoc dwuletniej pracy młodego zespołu filmowego naszej uczelni i toruńskiej telewizji. Tym samym dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość oraz jej statutowe cele katolickiego wychowania młodzieży i krzewienia polskiej kultury. Dzięki temu wsparciu mogliśmy zaprosić do współpracy wybitnych artystów z całej Polski, aktorów, kaskaderów czy muzyków. Dość powiedzieć o przepięknej muzyce, która premierowo towarzyszy także temu zwiastunowi. Dzięki łasce Pana Boga już w listopadzie dzieło toruńskich studentów ujrzy światło dzienne. Premiera filmu odbędzie się w poniedziałek 14 listopada o godzinie 18 w warszawskim kinie Kinoteka, mieszczącym się w gmachu Pałacu Kultury i Nauki. Będzie to na kilka dni przed przypadającą 18 listopada rocznicą męczeńskiej śmierci błogosławionej Karoliny. To oczywiście nie przypadek. Jak można wziąć udział w tym wydarzeniu? Udział w premierze jest bezpłatny, jednak ze względów logistycznych prosimy, by swoje zgłoszenia kierowały tylko grupy organizowane przez osoby duchowne bądź koła przyjaciół Radia Maryja. Ze względów bezpieczeństwa pojedyncze zgłoszenia nie będą honorowane. Zgłoszenia prosimy kierować do pani Marty pod numerem telefonu 698 499 273 bądź na skrzynkę e-mailową zerwanyklos@gmail.com z prośbą, by przesyłać nam dane kontaktowe organizatora wyjazdu. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 listopada bądź do wyczerpania miejsc. Jeszcze raz powtórzmy kontakt w sprawie premiery. Pani Marta 698 499 273 oraz e-mail zerwanyklos@gmail.com. Więcej informacji o samym filmie znajdą Państwo na witrynie www.zerwanyklos.pl, gdzie można także poznać piosenkę z tego filmu pod tytułem Warto jest wierzyć. Jeszcze raz dziękujemy całej rodzinie Radia Maryja, która wsparła powstanie tego filmu i życzymy sobie do zobaczenia na salach kinowych. Błogosławiona Karolino, módl się za nami.
Szczęść Boże. W niedzielę 13 listopada będzie miała miejsce uroczystość ustanowienia diecezjalnego sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim. W dniu zamknięcia nadzwyczajnego roku jubileuszu Miłosierdzia w diecezji drohiczyńskiej Kościół otrzymuje nowe diecezjalne sanktuarium Bożego Miłosierdzia, by prawda o Bogu bogatym w miłosierdzie dotarła do każdego człowieka. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 koronką do Miłosierdzia Bożego, po czym sprawowana będzie Eucharystia, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi. Zaraz się dowiemy, co w ratuszu. Ksiądz biskup Tadeusz Pikus, biskup drohiczyński. Jak powinno wyglądać prawdziwe Miłosierdzie Boże, a nie dzielić ludzi na prawosławnych, pełnosprawnych na niepełnosprawnych i im resztki.